kto nigdy nie zaspał do pracy, niech pierwszy rzuci kamieniem. A może lepiej niech nie rzuca, tylko powiadomi jak najszybciej swojego pracodawcę, że za chwilę pojawi się na progu swojego miejsca pracy. Bo gdy pracownik się spóźnia, to praca stoi w miejscu, a kasa przestaje się zgadzać. A zgadza się jeszcze mniej, gdy pracownik zniknie na bliżej nieokreślony przedział czasowy. Dlatego kiedy masz kłopoty, dobrze jest mieć zapasowe koło, chociażby pod postacią szefa, który martwi się o to, że jeszcze nie zacząłeś wykonywać swoich obowiązków.